Nie odnowimy kościoła, odnawiając innych, ale odnawiając samych siebie. Zakopałeś talenty, goniąc za majątkiem, tytułami, a może z wygody albo strachu? Pragniesz zapełnić swoje żebracze torby kolejnym awansem, nowym smartfonem? Kolekcjonujesz zera na koncie bankowym? Torby są wielkie, ciężkie, a ty nie rozstajesz się z nimi nawet na chwilę, choć tak naprawdę to tylko same śmiecie. Bądź jak siewca, który idzie przez życie i hojnie rzuca na pole Królestwa Bożego ziarna swoich talentów, pracy i miłości. Pod koniec życia torba jest pusta, ale pole zostało obficie zasiane. Taki kościół będzie jaśniał i wzbudzał podziw u niewierzących.